Cześć, tu czytadło. Dzisiaj hamak. Siedzę sobie na hamaku na wsi. Jest super i dla was mam dzisiaj książeczkę, o której powiem parę słów. Willis Jager, Fala jest morzem. Książka ma podtytuł Rozmowy o duchowości i jest rodzajem wywiadu. Wywiadu z Willisem Jagerem. To jest człowiek, który zmarł niedawno. Był benedyktynem i mistrzem zen. I to, czym się zajmował, to łączył wschodnie i zachodnie techniki medytacyjne i kontemplacyjne. Właściwie nie chodzi tutaj o synkretyzm, że brał coś z tego, coś z tamtego, tylko że podążał dwoma ścieżkami. Prowadził swoich uczniów, z tego co wiem, pod koniec życia już bardziej jako mistrz zen niż jako mnich katolicki. Ale to człowiek o wielkiej erudycji, bardzo oczytany, potrafiący dotrzeć do współczesnego człowieka. I ta książka to są rozmowy o duchowości, o mistyce, o przeżywaniu Boga w sposób całkowity, o pewnych doznaniach, które powstają w człowieku. Jest tu mnóstwo wiedzy i mnóstwo jakby przeciekawych tematów. Jest Jan od Krzyża, jest mistrz Eckhart, pojawiają się różnego rodzaju biolodzy, na przykład Rupert Sheldrake i wiele, wiele innych postaci, przeróżnych teorii, koncepcji. Bardzo fajnie ona układa to, co jest esencją mistyki. Rozróżnia mistykę od moralności, mistykę od teologii. Bardzo fajna książeczka. I pozwólcie, jak zwykle, cytat. Chciałbym pokazać wam taki fragment, w którym on odpowiada na takie pytanie. Pytanie jest takie. Zaspokojenie naszych tęsknot można więc znaleźć we wszystkich religiach? I odpowiedź. Wszystkie religie są drogami do doświadczenia tego, co boskie, ale żadna z nich nie może twierdzić, że ma doń wyłączny dostęp. By to lepiej wyjaśnić, chętnie sięgam po następujące porównanie. Religie są jak piękne, kolorowe witraże. Nadają one światło, które przez nie prześwieca określoną strukturę. Jednak jeżeli światło nie świeci, są martwe i milczą. Dlatego światło jest decydujące. Metafora. Religie są rodzajami witraży. Światło to samo bóstwo, sam Bóg. I teraz, w sytuacji, w której nie ma światła, a jest sam witraż, religie obumierają. Religie mają to do siebie, że, tak jak to Ken Wilber ładnie pokazał, z jednej strony budują wspólnotę przez kult, przez twierdzenia pewne, przez moralność. Budują wspólnotę i pozwalają tym różnym ja, które są w świecie, na poczucie jakiejś stabilności. Natomiast mistyka, ona wchodzi bardzo głęboko w człowieka i ona właściwie jest, jak to Wilber mówił, druzgoczącym niszczeniem, jest rodzajem spalania, dlatego w mistyce jest bardzo dużo porównania do światła, do ognia, do wichru, do czegoś, co spala człowieka. I mistyka właściwie wypala ego, odrywa nas od takiej codziennej tożsamości i ukazuje nam Boga, który w nas mieszka. Oczywiście na zachodzie to będę cały czas ja, który ma Boga w sobie, a na wschodzie to będzie absolutne zniknięcie mnie i tylko żyjący Bóg we mnie, przeze mnie. Właściwie już beze mnie, tylko żyjący Bóg. Obie te ścieżki Willis Jager przedstawia. Myślę, że dla współczesnego człowieka, który nie dowierza po prostu w dogmat jako taki, który musi mieć jakieś racjonalne przesłanki, który szuka doświadczenia, a nie sztywnej struktury czy moralizatorstwa, to jest bardzo dobra książka. Świetnie się czyta o takim jego pomyśle, nie wiem, czy to właściwie jest jego, ale jego pomysł teologii ewolucyjnej. To znaczy, że religia może się zmieniać, religie mogą się zmieniać, a zawsze chodzi nam o doświadczenie. O doświadczenie Boga, czegoś głębokiego, czegoś numiotycznego, czegoś, co nas przemienia i co pokazuje nam prawdę o tym świecie. To jest człowiek, który nie tylko zna się na duchowości, ale są tu fajne fragmenty matematyczne, z perspektywy fizyki kwantowej. We wszystkim tym,
szuka tego czegoś mistycznego, tego, co znają religie i przeróżne ścieżki duchowe, medytacyjne, jogiczne od wieków. Także jak ktoś jest zainteresowany takim tematem, to zapraszam. Fala jest morzem. Ten tytuł jest genialny. Mówi on o tym, że każdy z nas, każde ego, każde ja, na przykład Rafał, jest pewną falą, która się zaczęła w tym tutaj, w tym obszarze, w tym wszechświecie. I ta fala ma swoje życie, swój wzrost i swoje odchodzenie. Ale to jest tylko perspektywa fali. Z perspektywy mistyki fala zawsze jest morzem. I przed powstaniem tej fali, i w trakcie, i w szczycie, w umieraniu i zniknięciu. Więc jednocześnie jesteśmy jakimś rodzajem fali, czyli ciała, psychiki, ego, które żyje na tym świecie, a z drugiej strony od zawsze, na zawsze, poza kategoriami czasowymi, przestrzennymi, jesteśmy morzem. Inaczej mówiąc, w języku zachodnim nosimy w sobie Boga. Boga, który nie tylko jest jakimś obrazem psychicznym, który nosimy w sobie, bo to najczęściej, o tym najczęściej mówią religie, opowiadają o pewnym obrazie, który każdy z nas ma i w jednych to rezonuje, w innych nie. W tej książce bardziej chodzi o mistykę. Mistyka jest doświadczeniem. Jest rodzajem porwania. A na drodze mistycznej, choćby małej, choćby drobnych doświadczeń, potrzebny jest przewodnik. Willis Jager jest świetnym takim przewodnikiem. On zmarł niedawno, miesiąc. Też prezentuję tę książkę z wielkim uznaniem dla niego, bo w pewnym etapie mojej drogi duchowej bardzo dużo mi dał. Zrozumienia, osadzenia i jestem mu bardzo wdzięczny. Także na dzisiaj polecam Willis Jager.